wilkołak. Łysawy redakcyjny misio. Dużo działa przy testach sprzętu. Nigdy się praktycznie nie spieszy. To jest fantastyczny chłopak. Jest z nami od lat 20. Patrz na Grega, jest ci tak lepiej w życiu. Hej, come on, no nie da się nie zauważyć, jak czasami przychodzi w koszulce i... Dlatego wilkołak. Grzeszka poznałem jako jedną z pierwszych osób w ogóle, które teraz pracują w redakcji, z tego względu, że jest starym ekszymagowcem i dzięki ekszymagowi się poznaliśmy, dzięki ekszymagowi obaj trafiliśmy tak naprawdę do CD Action. Przy okazji polecam wszystkim ekszymaga jako taką naszą, można powiedzieć, kuźnię kadr, z których dużo prościej jakby wejść później do Actiona, bo już wiadomo, co kto umie, co kto potrafi, na co go stać. I Grzesiek jest taką właśnie osobą, podobnie jak Enki, na zasadzie jak mówiłem, powietrza, czyli teoretycznie nie widzisz, gdy są, a jak ich zabraknie, to nagle wszystko jakby robi się nie takie. Powiedzmy, że gdyby Grega nagle zabrakło, dział sprzętowy byłby w lesie. Grego jest zainteresowany wszystkim, takie mam wrażenie czasem. Naprawdę jest zainteresowany wszystkim i to czasami takimi rzeczami, które by się nie spodziewałbyś się po nim, nie? On jakby... jednocześnie i ta znajomość komputerów jego nie mała, trzeba przyznać, i jakieś tam hobbystycznie astronomia i jakieś takie filozoficzne również, może nawet czasem jakaś religijność gdzieś tam się wkrada w tego jakieś tam rozważania, załóżmy, nie? Także no, jest to na pewno ciekawa postać. Ma jakieś pomysły i tak dalej, cały czas tak idzie do przodu i to jest strasznie fajne, to jest takie strasznie fajne w ludziach, jak tak nie przestają. Gdyby wrzucić Grega, to myślę, że byłby tak jak są bohaterowie, byłby którąś z tych postaci tak zwanych drugoplanowych, ale jednocześnie jakimś ważnym pomocnikiem, tak jak są w przypadku postaci superbohaterów, tak zwany sidekickiem. Sidekickiem gracza, który jest koksem i strasznie lubią ze sobą przebywać. Dobry kompan w RPG-u, również ewentualnie medyk, który pomaga i tak dalej. Prawdopodobnie w Battlefieldzie byłby dowódcą czołgu. Jest osobą, która może stawać w szranki z naszymi czytelnikami, w Battlefieldzie online na przykład, bez obaw o to, że ośmieszy redakcję, w sensie, że rzeczywiście jest tym dobry, gra bardzo dużo i gra bardzo naprawdę nieźle. Gdyby dostał znikąd pierwszy milion. Jako, że lubi patrzeć w gwiazdy, prawdopodobnie ma własne obserwatorium astronomiczne. Telefon, bo albo mój dzieciak topi, albo żona rzuca. Klawiaturę z dodatkowym wyświetlaczem i miejsce na podgrzewanie pizzy. Myślę, że jednak by postąpił, powiedzmy, jako odpowiedzialny ojciec, mąż i kupił, nie wiem, większe mieszkanie czy coś w tym stylu, a tak naprawdę by żałował, że sobie nie kupi jakiegoś takiego wyrąbistego teleskopu. Myślę, że gdyby nie pracował we krzynie, to byłby księdzem. Pewnie by zajmował się swoim drugim hobby, czyli astronomią. Muszę przy okazji stwierdzić z zawiścią, że jego teleskop jest większy od mojego, to nie wpędza w kompleks. Bardzo szybko się uczy i myślę, że mógłby robić wszystko i robiłby to nieźle. Jest takim człowiekiem do czarnej roboty, on zrobi wszystko. On jest młodszy ode mnie, więc chociażby z tego względu wolę jeszcze nie wyobrażać go sobie na emeryturze. To jest gość, który biega maratony, wspina się po górach, gra w squasha i nie pali, żyje zdrowo. Nie jestem w sensie wyobrazić, jak tacy ludzie mogą wyglądać na emeryturze. Grek na emeryturze, no to myślę, że byłby otoczony wianuszkiem wnucząt, z którymi po prostu grałby w Battlefielda kolejną mutację i, że tak powiem, stawiał im zadania typu, tak jak stawia naszym czasami czytelnikom, zabijcie mnie pod warunkiem, że zrobicie to tylko nożem, albo załatwcie mnie za pomocą snajperki. Znaczy, chciałbym naprawdę wierzyć, że będzie na przykład sobie te swoje pasy jakieś tam rozwijać dalej. I może na przykład odkryje jakąś tam fantastyczną planetę kolejną,
która zostanie nazwana imieniem Grigory.